Za chwilę rusza parada. Jak tam? Gotowi? Zwarci? Gotowi. Przygotowani od wtorku. Koczowali na polu namiotowym, żeby tylko wziąć udział w paradzie. Najważniejszy dzień w roku, najważniejszy zlot w roku i najważniejsza parada w roku. I nie wyobrażam sobie przyjechać na Woodstock i brać udziału w paradzie, bo to jest najważniejsze. Który raz? Czwarty. Chwilą dogadywaliście ostatnie szczegóły parady. Tak. Gdybyś podał, jakie to były szczegóły. A rozmawialiśmy, jak przejedziemy teraz przez centrum. Wiecie, Woodstock to jest takie miejsce, gdzie wszystko się dzieje na bieżąco. Pomimo tego, że wszystko jest zaplanowane, to jeszcze trzeba dogadać, jeszcze raz sobie ze spokojem wyjaśnić, bo jak ruszymy, to już później wszystko się będzie działo. Ja nie będę miał kontaktu z kolumną. Chodziło o to, że ja doprowadzam kolumnę do centrum, a potem przejmują już łaziki, czy tam te RX-y Woodstockowe, przeprowadzają ulicą północną i przy zjeździe z Milenijną dołącza się grupa z miasta, bo tam mamy taką, kolumna jest podzielona na dwie części. Jedna część jedzie tutaj przez cały Woodstock, druga część ustawia się już tam. A to są ludzie i z naszej wioski, i też ludzie tutaj z okolic. Bardzo duża grupa z Gorzowa przyjechała przed chwilą. No i tam będzie takie złoszczenie, żeby to płynnie weszło, także okay. To trzeba dogadać. Jaki motor pojedzie na czele? Na czele pojedzie Chopper z naszym pierwszym prezydentem klubu chrześcijańskiego, Boanerges. Ta sama osoba, która go prowadziła w zeszłym roku. Czarna broda, czarny strój, prawdziwy motocyklista, który od lat jeździ na Chopperach. Chopper jest we właściwych rękach. W takich warunkach nie tylko ludzie i zwierzęta potrzebują wody, ale także sprzęt, prawda? No generalnie przydaje im się. Widziałem, że trochę dolewałeś, dużo? No ja akurat sprawdzałem szczelność układu dolotowego, ale no trochę trzeba. Jak taka maszyna radzi sobie właśnie w takie upały? No tak jak widzisz, już 5 minut pracy, wentylator pracuje. No już to jest sprzęt stworzony do tego, żeby jeździć, a nie stać, w związku z tym... Kiepsko. Te motocykle jeszcze, ale jak jest taki jakiś starszy sprzęt chłodzony powietrzem, to on umiera.